zdrowie, wypoczynek i relaks do Uzdrowiska Cieplice, najstarsze polskie uzdrowisko termalne. Ort Callidus Fons, ciepłowody, Bad Warmbrunn, czyli Cieplice Zdrój, to najstarszy w Polsce, założony w 1281 roku kurort, będący dziś uzdrowiskową częścią Jeleniej Góry. Wdzięk za ciszność oraz klimat szacownego uzdrowiska położonego u stóp karkonoszy w sercu Kotliny Jeleniogórskiej doceniają przybywający tu liczni kuracjusze. Na przestrzeni wieków uzdrowisko Cieplice odwiedzili m.in. kanclerz Wielki Litewski Albrecht Stanisław Radziwiłł, Johann Wolfgang Goethe, król pruski Fryderyk Wilhelm III z żoną, John Quincy Adams, późniejszy prezydent USA, Hugo Kołłątaj, Józef Wybicki oraz Izabela Czartoryska. Najznakomitszym gościem w Cieplicach była królowa Polski Marysieńka Sobieska, która bawiła tu z licznym dworem w 1687 roku. Uzdrowisko Cieplice położone jest na wysokości 350 metrów nad poziomem morza w centrum Kotliny Jeleniogórskiej, otoczonej przez cztery pasma górskie: Karkonosze, Izery, Góry Kaczawskie oraz Rudawy Janowickie. Klimat Kotliny charakteryzuje się częstymi zmianami pogody, dość silnymi wiatrami, znacznymi dobowymi wahaniami temperatury i ciśnienia oraz dużym rocznym nasłonecznieniem. Na osoby przyjezdne, zwłaszcza z nizin, klimat taki działa bodźcowo i hartująco. Obiekty uzdrowiska Cieplice znajdują się na płaskim terenie, co ułatwia spacery również osobom starszym czy pacjentom ze schorzeniami narządu ruchu. Uzdrowisko Cieplice jest częścią Polskiej Grupy Uzdrowisk, największej, bo składającej się z sześciu kurortów zlokalizowanych w całej Polsce. Lecznicze wody termalne. Cieplickie złoża leczniczych wód termalnych jako jedyne w Polsce osiągają temperaturę około 90 stopni Celsjusza. Właściwości cieplickich wód termalnych: silnie rozgrzewają, zapobiegają krystalizacji kwasu moczowego i tworzeniu kamieni nerkowych, zwiększają mikcję i diurezę, zwiększają mineralizację kości, działają antybakteryjnie, zapobiegają próchnicy zębów, obniżają poziom cholesterolu całkowitego w surowicy krwi. Uzdrowisko Cieplice jako jedyne w Cieplicach posiada koncesję na wydobycie leczniczych wód termalnych. Tym samym wszystkie zabiegi z zakresu wodolecznictwa wykonywane są na bazie leczniczej wody termalnej. Największym naszym skarbem, który służy nam do leczenia, to jest nasza woda mineralna i woda termalna. Dość duże zasoby tych wód. Woda mineralna to jest woda fluorkowo-krzemowa, którą stosujemy głównie do krenoterapii, czyli do picia. Krenoterapia jest zlecana przez lekarzy, stosowana jest głównie przy wszelkiego rodzaju schorzeniach urologiczno-nefrologicznych. Jest to woda z dużą zawartością fluoru i krzemu, a więc stosowana jest przy wszelkiego rodzaju schorzeniach kamicy nerkowej, moczowej i moczowodowej. Natomiast wody termalne są wodami ciepłymi, służącymi do leczenia schorzeń narządu ruchu. Jesteśmy w ogóle uzdrowiskiem sprofilowanym na narząd ruchu, a więc wszelkiego rodzaju schorzenia ortopedyczne, schorzenia reumatologiczne, osteoporoza, stany wszelkiego rodzaju pourazowe, woda, która ma właściwości rozgrzewające, pobudzające do uruchomienia rezerw ustrojowych. Właściwości rozgrzewające nie tylko powierzchowne, a więc największego naszego narządu, jakim jest skóra, ale również narządów wewnętrznych poprzez rozszerzenie naczyń i lepsze ukrwienie, a zatem zniesienie bólu. Leczenie
balneologiczne jest leczeniem znacznie i tańszym, i lepszym, powodującym długotrwałe efekty pozytywne, lecznicze. To jest leczenie, które omija farmakologię, a zatem oszczędzamy narządy wewnętrzne, głównie wątrobę, natomiast ma zastosowanie w całości organizmu i na znacznie dłuższy okres czasu, aniżeli leczenie farmakologiczne. Również zapraszamy nie tylko ludzi z dolegliwościami, ale pacjentów, którzy chcą zadbać o swoją przyszłość, bo obecny trend jest taki, że w zasadzie powinniśmy pobudzać rezerwy czynnościowe organizmu już od 30+. Jednym z istotnych elementów leczenia uzdrowiskowego jest także leczenie ruchem, czyli kinezyterapia. Obecnie, z uwagi na to, że prowadzimy siedzący tryb życia, ta aktywność ruchowa została tutaj ograniczona przez cywilizację. W związku z tym to leczenie ruchem nabiera coraz większego znaczenia. Powrót tutaj do tych metod naturalnych w tym naszym cywilizowanym świecie ma bardzo duże i istotne znaczenie w celu utrzymania sprawności fizycznej, ale także w celu odbudowania tej sprawności fizycznej. W tym celu w naszym uzdrowisku stosujemy różne metody terapeutyczne, wywodzące się z różnych technik kinezyterapeutycznych i dzięki temu tutaj mamy możliwość u tych pacjentów skrócić czas powrotu do zdrowia. Ma to szczególne znaczenie na przykład u pacjentów po operacjach chirurgicznych, ortopedycznych, gdzie właściwie operacja to jest tylko krótki incydent w powrocie tego chorego do zdrowia, a leczenie usprawniające często trwa tutaj miesiące, tygodnie. Jeżeli chodzi o schorzenia neurologiczne, to oczywiście z uwagi na to, że większość tych chorób leczy się objawowo, także tutaj leczenie ruchem ma bardzo duże znaczenie. Połączenie naturalnych tworzyw leczniczych, które są stosowane w uzdrowisku, razem w połączeniu z ruchem, z masażem, powoduje to, że po prostu wielu pacjentów po takim turnusie, w sytuacjach, kiedy nie mogą się samodzielnie przemieszczać, czy przemieszczają się w ograniczony sposób na wózku, o kulach. Sumujące te oddziaływania powodują to, że pacjent wychodzi znacznie sprawniejszy, często samodzielny. Zakład przyrodoleczniczy wykonuje 60 rodzajów zabiegów leczniczych z zakresu wodolecznictwa, peloidoterapii, inhalacji, kinezyterapii oraz światło- i elektrolecznictwa na bazie leczniczych wód mineralnych, fluorkowo-krzemowych, hipotonicznych, słabo zmineralizowanych, zasadowych i borowin typu wysokiego. Uzdrowisko Cieplice jako jedyne uzdrowisko w Polsce leczy balneologicznie schorzenia oczu. Jednym z atutów uzdrowiska Cieplice jest uzdrowiskowe spa Marysieńka, które oferuje basen z leczniczą wodą termalną oraz hydromasażem, sauny, solarium, kapsułę kosmetyczną, bicze szkockie. Ponadto prowadzone są tam zajęcia fitness, pilates i aquafitness.
dyspozycji gości oddane są apartamenty, pokoje luks oraz pokoje jedno-, dwu-, trzyosobowe z łazienkami i telewizją satelitarną. Trzy pawilony połączone są łącznikiem z zakładem przyrodoleczniczym, natomiast pozostałe budynki położone są w jego bliskości w przepięknym parku zdrojowym, zaliczanym do najładniejszych parków Dolnego Śląska. Uzdrowisko Cieplice zapewnia dobrą kuchnię i stosuje diety zgodne ze standardami Instytutu Żywności i Żywienia. Oferuje pobyty lecznicze, zdrowotne, okulistyczne, zdrowie dla seniora, rehabilitację pourazową i pozabiegową, pobyty geriatryczne, wczasowe, spa, hotelowe, świąteczne, sylwestrowe, narciarskie oraz turnusy finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia i Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wysoki poziom świadczonych usług potwierdza certyfikat jakości ISO 9001. Goście po zabiegach, oprócz spacerów po rozległych parkach i zwiedzaniu licznych zabytków, mogą udać się na wędrówki po okolicznych górach, zachwycając się przepięknym krajobrazem krainy Ducha Gór. Podgórski klimat z dużym rocznym nasłonecznieniem oraz małą ilością opadów działa na osoby przyjezdne bodźcowo i hartująco. Ponadto kuracjusze mogą skorzystać z oferty Uzdrowiskowego Biura Podróży, które specjalizuje się w organizacji wycieczek dla gości uzdrowiska. Ciekawe wrażenia czekają zarówno na spacerze po Cieplicach, w trakcie którego przewodnik przybliży niezwykle barwną historię uzdrowiska, jak również na urozmaiconych wycieczkach, od Szklarskiej Poręby i Karpacza, poprzez Krzeszów, Złotoryje, Kowary, aż po wędrówki po pobliskich górach, czy wizytę w czeskiej Pradze i niemieckim Berlinie. Cieplice są też świetną bazą do wypadów na narty. W bliskim położeniu do 20 km znajduje się wiele tras zjazdowych i biegowych o zróżnicowanym poziomie trudności. Największe ośrodki narciarskie to Karpacz, ponad 20 tras zjazdowych, Szklarska Poręba, kompleks narciarski Ski Arena Szrenica, Jakuszyce, ośrodek narciarstwa biegowego i biatlonu, Dziwiszów, mikrostacja sportów zimowych Łysa Góra oraz czeski Harachów. Polska Grupa Uzdrowisk została powołana do życia w 2011 roku. Obecnie jest największą, bo składającą się z 6 kurortów, siecią uzdrowisk w całej Polsce. W składzie Uzdrowiska Kłodzkie, a wraz z nimi uzdrowiska Polanica Zdrój, Duszniki Zdrój i Kudowa Zdrój, a także Uzdrowisko Cieplice, Uzdrowisko Połczyn oraz Uzdrowisko Świeradów Czerniawa. Kurorty te posiadają najszerszą ofertę lecznictwa i turystyki uzdrowiskowej w oparciu o unikatowe na skalę kraju i Europy surowce lecznicze, takie jak wody mineralne, borowina, świerk czy solanka. To jedne z najlepiej rozpoznawalnych polskich zdrojów, które mogą się pochwalić nie tylko całoroczną ofertą i wysoką jakością usług leczniczych i rehabilitacyjnych, ale także wielowiekową tradycją w lecznictwie uzdrowiskowym. Polska Grupa Uzdrowisk to dzisiaj nie tylko tradycyjne lecznictwo i rehabilitacja oparta o naturalne produkty lecznicze i wyjątkowe warunki klimatyczne, ale także najwyższej jakości usługi rekreacyjne, regeneracyjne oraz kosmetyczne. Poprzez szeroką i różnorodną ofertę pobytów leczniczych, wypoczynkowych oraz spa and wellness, Polska Grupa Uzdrowisk kreuje modę na wyjazdy do uzdrowisk, dzięki którym każdy z gości ma szansę na odpoczynek pod fachowym okiem lekarzy i specjalistów rehabilitacji. Dzięki temu propagowany jest zdrowy i aktywny styl życia. Ponadto o komplementarności usług świadczy dostępność naturalnych produktów kosmetycznych oraz szerokiej gamy wód mineralnych, sygnowanych marką Staropolanka i Wielka Pieniawa, które są atutem każdego kurortu Polskiej Grupy Uzdrowisk. Zapraszamy serdecznie przez cały rok.